Cześć, witajcie. Wczoraj rozmawialiśmy sobie troszeczkę o festiwalu Next, który jest na Steamie. Wspominałem, że ogram parę gierek, zobaczymy, co tam ciekawego jest lub co tam nieciekawego jest. Na początek wybrałem trzy tytuły. Permafrost, który ma się pojawić w 2025 roku. Powiem wam, że samo jego demko, samo jego przedstawienie zapowiada się dość ciekawie. Jest to swoistego rodzaju survival, dziejący się standardowo po jakiejś wielkiej apokalipsie. Tutaj coś rozdupczyło księżyc, a my będziemy musieli przeżyć. Wiecie, że lubię tego rodzaju tytuły, dlatego oczywiście tutaj Permafrost idzie na pierwszy ogień. Zobaczymy, z czym to się je i czy to jest już w ogóle grywalne, skoro ma być wydane już w przyszłym roku. Drugim tytułem jest Sand. Troszeczkę mi przypomina ten film z Willem Smithem. To był Bardzo Dziki Zachód, jakoś tak chyba się to nazywało. Albo Dziki Zachód, albo Bardzo Dziki Zachód, no mniejsza z tym. W każdym razie, no, budujemy maszyny kroczące. Samo to już dość dobrze świadczy o tej grze. Jest to tak, z tego co widzę, steampunkowe dość mocno. Gierka typu PvP, PvE. No kurde, nie lubię PvP, ale samo wykonanie tej gry, sam pomysł, no kurczę, zapowiada się ciekawie, nie? Dlatego poszła tutaj jako druga do sprawdzenia. Chwileczkę sobie ogram. Może będę w stanie powiedzieć coś więcej o niej. Daty wydania niestety jeszcze nie ogłoszono. Ale to może i dobrze w tym wypadku, ponieważ no im dłużej gra w developmencie będzie, tym lepiej, nie? No i trzecim tytułem na dziś, na ten film, jest Projekt Mist. Też jest to jakiegoś rodzaju chyba survival. Premiera teoretycznie 12 grudnia tego roku. Bardzo ciekawy pomysł świata, troszeczkę tak jak w Once Human było, mocno pokręcony ten świat jest w Projekt Mist. Bardziej chyba shooter to będzie niż taki typowy survival z tego co tutaj widzę na przedstawionym demku. No ale pożyjemy, zobaczymy. Także Projekt Mist leci jako trzeci. No i zobaczymy, czy da się w to pograć. Także skakujemy do Permafrosta. Czym jest Permafrost? Permafrost to, jak żeby inaczej, postapokaliptyczny survival. Coś się odwaliło z księżycem, księżyc się rozdupczył, co wpłynęło niestety na naszą ukochaną ziemię i pizga jak u naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Co do samej gierki, możliwość grania w singlu, możliwość grania w multi, to już jest duży plus. Wiadomo, że nawet najgorsza gra z kolegami może okazać się tą najlepszą. Jeśli chodzi o datę wydania, teoretycznie na chwilę obecną jest zaplanowana na 2025, jeszcze bez bliżej podanego terminu. No ale myślę, że to akurat dobrze, nie? Tak jak wspomniałem na początku materiału, im więcej czasu sobie deweloperzy zostawią na doszlifowanie gry, a uwierzcie mi, że z tych trzech gier, które dzisiaj będę przedstawiał, ta gra może zostać potraktowana za prawie skończoną. No, w każdym razie widziałem tytuły, które były wydawane, a były w znacznie gorszym stanie niż to demo.
Niestety nie mamy możliwości sejwowania tutaj, także jeżeli już sobie pobierzecie i pogracie, no to musicie grać do bólu albo liczyć się z tym, że będziecie musieli zacząć od początku, jeżeli przerwiecie. Graficznie, słuchajcie, no nie przyczepiłbym się tutaj do niczego. Zajebisty efekt śniegu. Poruszając się po śniegu, gdzieś tutaj to też zapewne pokażę, zostawiamy za sobą ślad. Wiadomo, że on w końcu znika, w końcu gdzieś tam zaniknie, zostanie przysypany. Tutaj przez chwilę było widać, ale gdzieś mówię, dokładnie będę zwracał na to uwagę. Jeśli chodzi o mechaniki, według mnie, tak jak na chwilę obecną, działają również bez szwanku. O, widzicie, bo widać ścieżkę, którą wybiegłem z obozu. Także to nie jest tak, że brodzicie przez śnieg i nagle nie ma żadnych śladów, nie? Oczywiście, mamy tutaj crafting, mamy tutaj możliwość budowy własnego obozowiska, własnego domu, własnej bazy. Mamy jakieś misje od NPC-ów. Wiadomo, że zapewne w oryginalnej grze będzie ich znacznie więcej niż tutaj występuje. A przynajmniej mam taką nadzieję. Ale tak jak wspomniałem, moim skromnym zdaniem ta gra mogłaby być wydana dzisiaj. Jeżeli by była dzisiaj wydana w jakimś early accessie, no pomimo, że jestem przeciwnikiem tego, dałbym jej szansę. Może też dlatego, że jestem trochę szurnięty na punkcie survivali i strasznie takie gry mnie tutaj nakręcają. Ale najlepszy opis tej gry, słuchajcie, wszedłem na Steama, pobrałem tą gierkę i mówię, pogram sobie z 15 minut, żeby nagrać ten materiał, nie? Żeby móc cokolwiek o tej grze powiedzieć, żeby jakiekolwiek informacje mieć o tym. Po 6 godzinach się zorientowałem, że powinienem skończyć i zacząć nagrywać materiał. Także tak, gierka mnie naprawdę bardzo wciągnęła. Jasne, to nie jest dla was żadna oznaka recenzji. Aczkolwiek, jeżeli wiecie, jaki ja mam gust, jeżeli macie zbliżony, jeżeli mniej więcej to, co mi pasuje, pasuje też wam, myślę, że Permafrost jak najbardziej też przypadnie wam do gustu. Co więcej o niej? Ciekawy pomysł z tym księżycem. Ciekawy, nie wiem, czy to będzie jakoś dalej fabularnie pociągnięte, czy nie. Istnieje prawdopodobieństwo, że będzie też kilka frakcji, ponieważ nawet w trakcie tego krótkiego demka, które ogrywałem, wspomniano kilkukrotnie o jakiejś sekcie księżyca, czy jakoś tak. No to nie śmiać się, jeszcze nie ogarniałem mechanik. No ale w sumie jest to dość logiczne, nie? Że jeżeli księżyc się rozdupczył, to zaraz znajdzie się jakiś psychopata, który będzie chciał zostać kapłanem księżyca, nie? No niektóre rzeczy no jeszcze są troszeczkę niedopracowane. Ale chciałbym wam coś pokazać. To chyba będzie w tym momencie filmu lub czy też za chwilę. Kwestia ścinania drzew, trzeba się dobrze ustawić, trzeba dobrze
na odpowiednią odległość podejść. O właśnie, tutaj krążę, jeśli chodzi o ślady w śniegu, nie? Także optymalizacyjnie, graficznie, uważam, że z grą nie jest źle. Questy jakieś też są dodane. Świat, nie wiem czy cały, ale w sporej części jest stworzony. Więc myślę, że spokojnie tutaj można dać szansę permafrost, a ja na pewno dodaję go do swojej wishlisty i czekam, co tam będzie się z nim dalej działo. Oczywiście menu jest surowe. Nie wiem, czy ono zostanie jeszcze rozbudowane, czy zostanie zmienione. W każdym razie nie jest jakoś chyba tutaj przesadnie skomplikowane, więc jak na moje spokojnie mogłoby być, nie? Nikomu to raczej nie będzie przeszkadzało. Oczywiście, no musimy też zadbać o swoje nawodnienie, swoje najedzenie w zasadzie. Bardzo ważnym tutaj czynnikiem jest nasze wyziębienie organizmu, chyba tak to można nazwać. Często na planszy można trafić na strefy jakiegoś naprawdę solidnego zimna, co doprowadzić może nas do szybkiej śmierci. Jeżeli chcecie, ja osobiście polecam, myślę, że warto sprawdzić, zwłaszcza póki demko jest do pobrania i ogrania za darmo. Teraz przejdźmy może sobie do drugiego tytułu, którym dla odmiany będzie Gorąca Pustynia. Sand. Niestety nie jest to ani Arrakis, ani nie jest to Duna. Mam wrażenie, że twórcy sami do końca nie wiedzieli, co chcieli stworzyć, co chcieli nam zaprezentować. Moje pierwsze spotkanie z tą grą było takie: wow, to jest coś nowego. W rzeczywistości, kurczę, nie wiem, nie? Sama otoczka gry jest dość ciekawa. Jesteśmy na jakiejś tam pustynnej planecie. Gierka ma taki steampunkowy vibik. Tworzymy lub wybieramy maszynę, ponieważ możemy też samodzielnie stworzyć, zbudować naszego krabopająka. Wybieramy jakieś zasoby, które zabierzemy ze sobą i ruszamy na planetę. Właśnie, po co? Cholerka wie. Jest tutaj mały problem. Zasadniczo jest to gra PvP i nie warto grać w nią samemu. Da się, oczywiście się da, ale jest to delikatnie mówiąc skomplikowane, jeżeli trafimy na przeciwnika, na gracza przeciwnika, nie? Zaraz wyjaśnię dlaczego, tylko wpierw złapię chwilkę oddechu. Naszego krabopająka, bo tak będę nazywał te roboty, którymi tutaj się poruszamy, obsługujemy całkowicie sami. To znaczy, my obsługujemy prowadzenie, szybkość, kierunek i tak dalej. My musimy też obsługiwać działo, w razie czego, którym będziemy się bronić, jeżeli zostaniemy zaatakowani, czy jeżeli chcemy zaatakować. I pomysł sam w sobie, powiem wam, no jest niegłupi. Możemy tam też szabrować jakieś mniejsze lokacje, jakieś są tutaj opuszczone statki. Najprawdopodobniej, nie wiem, kiedyś ta planeta była chyba zalana wodą.
Nie wiem. No właśnie, jeżeli byśmy teraz mieli potyczkę z jakimś innym przeciwnikiem, no byłby problem, nie? Bo byśmy mogli co najwyżej naszego robaka puścić, żeby szedł. I byśmy musieli od sterów się oderwać i zająć się strzelaniem z działa, nie? Każdy ten dymek, który tam na horyzoncie zaraz zobaczycie, jest to inny gracz, zasadniczo nasz przeciwnik. Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, żeby trafić na innego gracza i żeby nie rozpoczęła się walka. Tak więc mówię, tutaj wchodźcie przynajmniej w parami, żeby była ta osoba do obsługi działania. W momencie uruchomienia reaktora stajemy się widoczni, pojawia się dym i inni gracze mogą nas namierzyć. Oczywiście mogą na nas trafić też przypadkiem. No ale wracając, czym w ogóle ta gra jest? Nie wiem. Poświęciłem jej parę godzinek, pograłem troszeczkę. Pozbierałem trochę fantów na pustyni z rozbitych statków tutaj. Może w materiale też pokażę, jak do jakiegoś dojdziemy. Troszeczkę powalczyłem z innymi graczami. Kończyło się to różnie, ponieważ jak już powiedziałem, no grając samemu jest dość skomplikowane prowadzić tego stwora i równocześnie jeszcze bronić lub atakować się, nie? Sam pomysł na grę naprawdę jest fajny. Przypadł mi do gustu, nie? Tylko kiedy troszeczkę głębiej się nad tym zastanowiłem, ta gra jest strasznie wolna, nie? Przygotujcie się na to, nie? Mapa nie jest może jakaś wielka, ale gra jest wolna. W dużej mierze polega na łażeniu. Z drugiej strony, jeżeli będzie więcej graczy i non-stop będziemy na kogoś trafiać, to też chyba szybko to zbrzydnie, nie? No, tutaj właśnie spotkałem innego gracza, miałem w planach z nim troszeczkę zatańczyć, niestety on jakoś nie za bardzo chciał i taktycznie się wycofał. Gdyby nie to, że teraz siedzę za sterami, go próbuję dogonić, no druga osoba mogłaby go ostrzelać, nie? No ja takiej możliwości nie dostałem. No ale tak naprawdę nasza krocząca maszyna to nie wszystko tutaj, ponieważ możemy też z buta przemierzać pustynię. W zasadzie nie wiem, czy możemy się jakoś bardzo od tej maszyny oddalić. Wydaje mi się, że nie ma sensu, ponieważ mamy na niej magazyn, mamy na niej zasoby. Więc my co najwyżej możemy zejść, szabrować jakieś tam ruiny czy statki. No ale jest to możliwe. No, oczywiście jest system dnia i nocy, nie? Należy o tym wspomnieć. No jak widzicie, reaktor wyłączony, więc sobie mogę spokojnie zejść i poszukać, co tu ciekawego się wala w tym rozbitym statku. Jeśli chodzi o datę premiery tej gry, jeszcze jest nieustalona i całe szczęście, ponieważ powiem wam, że gra technicznie i optymalizacyjnie dość mocno leży, nie? Także jak najbardziej przyda się jej jeszcze trochę czasu na doszlifowanie. Jeżeli będzie to polegało tylko na tym, co nam prezentuje demko, no niestety nie wróżę świetlanej przeszłości tej grze. Aczkolwiek ilość broni, którą możemy mieć jako tutaj osoba, czyli tak jak się poruszamy,
człowiekiem, mogłaby sugerować, że będzie to ciut bardziej rozbudowane, nie? No nie wiem. Na razie nie oceniam, ale przyglądam się z zaciekawieniem. No dobra, to mamy i przejdźmy teraz do trzeciego tytułu. Projekt Mist. No kuźwa, powiem wam, tutaj deweloperzy już polecieli grubo, nie? Jest to gra, która ma zostać wydana w tym roku teoretycznie. I byłoby wszystko ładnie, pięknie, gdyby ta gra nie przypominała mi tytułów sprzed 15-20 lat. Czułem się troszeczkę tak, jakbym grał w Half-Life'a. Ktoś wziął chyba gotowe asety, cholera wie. I wrzucił, zrobił z tego grę. Do tego strasznie zabugowaną. Kilka razy udało mi się wpaść pod tekstury, wypadłem poza mapę. Jasne, jest to demo, więc tutaj nie powinienem aż tak bardzo psioczyć na to. Ale przypominam, że mamy końcówkę października, a ta gra jest zapowiedziana chyba na 12 czy 20 grudnia. No, powiem wam dość grubo. Sam świat stworzony w niej, sam pomysł nie jest głupi. No, bardzo mnie zhejpowała demkiem, które było, ten tam gdzieś wieloryb podróżujący przez tworza i w ogóle jakieś dziwne kreatury, cudawianki. Do tego, no, gdzieś tam było, że jest to jakiegoś rodzaju survival. Więc jako, że to survival, no to z automatu dodatkowe 2 punkty dostał na start, nie? Dla mnie. I faktycznie, no, jak widzicie, mamy tam życie, picie, najedzenie nasze, tak? Poziom najedzenia. Możemy też budować. W sumie dość gładko ta budowa szła. No co by tutaj nie wyzywać, no ta budowa szła dość gładko, aczkolwiek sama gra, no, bardzo bolesnym przeżyciem była dla mnie. Nie wiem, kto i dlaczego stwierdził, że będzie dobrym pomysłem wypuścić to. Ale zdecydowanie się pomylił. Tak naprawdę najlepszą rzeczą w tej całej grze, w tym całym demie, jest to, że się odpala. Niestety jest to równocześnie też rzecz najgorsza, ponieważ czas, który poświęciłem temu tytułowi, tak mnie straumatyzował, że na pewno długo nie usiądę do podobnego tytułu. Tutaj macie przeciwników. Moje chęci opadły jak ta butla z gazem. No dobrze, ale pokazywałem wam laboratorium, bo to teoretycznie jest chyba jakieś laboratorium po wybuchu. Rozejrzyjmy się troszeczkę, jak wygląda na zewnątrz. I żeby było jasne, to nie jest moje jedyne podejście do tej gry. Ograłem ją kilka razy. Wybrałem różne drogi.
No nie wciągnęła mnie, naprawdę, pomimo że lubię tego rodzaju tytuły, starałem się bardzo. To po prostu, no, ni cholery nie przemówiła do mnie, nie? Mamy też jakiś rodzaj craftingu w tej grze. Nie wiem, dlaczego jest to tak skomplikowana maszyna, ale no mamy, nie? Każe nam tutaj skraftować jakieś mechaniczne części. Cholera wie po co, cholera wie na co. Chyba tylko pokazać, że jest taka możliwość, no bo innego powodu nie widzę. Save'y. Rodzaj save'ów? Jakiś masakra. Nie wiem, czy tylko 3 sloty będziemy mieli, czy będzie to zmienione. I teraz scena, która, okej, jakoś tam do mnie przemówiła, nie? Mamy tutaj Walenia, który sobie gdzieś tam pomyka, nie? Po niebie. Ale przyznam się wam szczerze, że był to jedyny ciekawy aspekt tej gry. Ani to nie wygląda, ani nie ma tutaj tego feelingu, nie ma poczucia. Możecie mieć nawet projekt samej mapy, słuchajcie, doszedłem gdzieś tam dalej. Wszedłem drogą, no bo stwierdziłem, że droga pewnie mnie gdzieś zaprowadzi. No i na środku drogi, w zasadzie, droga prowadzi prosto w mur jakiegoś wielkiego budynku, do którego nie da się wejść, nie? Cholerkę w żaden sposób nie przemyślane, wydaje się, jakby po prostu, mówię, ktoś wziął gotowe asety, powrzucał, powpierdzielał troszeczkę bez ładu, bez składu i stwierdził, że weźmie za to pieniądze. Dwie dychy może bym był w stanie dać, żeby zobaczyć, z czym to się je, chociaż też nie jestem pewien, czy nie byłoby mi żal i nie wolałbym ich dać jakiemuś żuliksowi na browara, nie? Czy nie byłaby to lepsza inwestycja niż wydanie na tą grę? Sam kombat, jak widzicie, dynamiczny, szalony. Przeciwnicy zróżnicowani. Nie, no tak na serio po prostu. Trafiłem, no tutaj może z 5-7 różnych rodzajów przeciwników. Tak naprawdę walka z każdym z nich była taka sama i nieważne, czy waliliście headshoty, czy waliliście w nogi, 3 strzały były potrzebne, żeby kogoś położyć. Ja, jeśli chodzi o ten tytuł, niestety nie polecam. A naprawdę, jeśli chodzi o demko, jeśli chodzi o trailer, zrobili takiego clickbaita, że dałem się skusić, nie? No dobra, nagranie tego filmu i tak przeciągnęło mi się znacznie dłużej niż planowałem. Niestety różne dziwne zbiegi okoliczności na to wpłynęły. Także zabieram się za kolejne tytuły, a my się widzimy w kolejnym materiale. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.